pracy zarządu chodzi mi o protokół zarządu z 5 września. I tam jest taki zapis, że ze względu na zwiększenie opłat za media, zarząd przygotuje projekt uchwały w sprawie zwiększenia środków. Ja mam pytanie, jaki ten projekt będzie? Szanowna Pani Radna, nie przygotowaliśmy zwiększenia środków w tym momencie, ponieważ napisaliśmy pismo do Urzędu Miasta Krakowa wyjaśniające sytuację Rady Dzielnicy oraz to, jaka ilość śmieci jest zużywana przez Radę i czekamy na odpowiedź. Dopóki tej odpowiedzi z Urzędu Miasta Krakowa nie otrzymamy, nie będziemy przygotowywali środków zwiększających nasz budżet. Ten budżet został dzisiaj przyjęty. W założeniach tego budżetu są takie środki, jak były w tamtym roku. Ponieważ my nie generujemy ilości śmieci, które byłyby adekwatne do kwoty, jaką mamy płacić za te śmieci. Stąd czekamy na odpowiedź z Urzędu Miasta Krakowa. Proszę Państwa, oświadczenie komunikatu, widzę, że nie ma żadnego oświadczenia komunikatu. Zamykam punkt 7. Proszę Państwa, otwieram punkt 8. Ustalenie terminu kolejnej sesji. Następna sesja Rady Dzielnicy 18 odbędzie się w dniu 21 października, jest to poniedziałek bieżącego roku, o godzinie 18 w siedzibie Rady Dzielnicy 18. Wszyscy obecni są uważani za prawomocnie powiadomieni. Jeszcze raz proszę Państwa przewodniczących komisji o przeprowadzenie komisji od dnia 14 do 16 października zgodnie z harmonogramem godzinowym i dniowym tygodni, taki jak przypada każdorazowo posiedzenie komisji. Poniedziałek Komisja Planowania i Infrastruktury, we wtorek Komisja Zdrowia i Mieszkalnictwa, we środę Komisja Edukacji i Praworządności. Oraz we wtorek Komisja Kultury, jak najbardziej Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, zamykam punkt 8. Punkt 9. Zamykam 36. sesję Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta zwołaną na poniedziałek 23 września 2013 roku, godzina 18, siedziba Rady Dzielnicy 18 na osiedlu Centrum B, blok 6. Życzę Państwu miłego wieczoru.